zamknięcie list przez Platformę. Właściwie poza tym, że z drugiego miejsca w Radomiu wystartuje Ludwik Dorn, co ja muszę powiedzieć, mnie to bardzo cieszy. Uważam Ludwika Dorna za jednego z najlepszych posłów i jednego z gorszych marszałków, ale to już są takie moje oceny. Ja jego karierę poselską obserwuję bardzo dokładnie od lat. Wygrywał zresztą rankingi, bardzo wysoko był w rankingach polityki na najlepszego posła. I mnie by było brak Ludwika Dorna w Sejmie. To jest ten typ posła, który się znakomicie przygotowuje do wszystkiego, czym się zajmuje. Zajmował się służbą zdrowia w tej chwili, kwestiami wojskowości. Ponadto jest w tej chwili jednym z lepszych komentatorów politycznych i być może dlatego mi trochę szkoda, że no, będzie musiał ograniczyć komentowanie. Ale z tego bardzo się cieszę. Poparcie dla Grzegorza Napieralskiego. Nie uważam też za jakiś tam wielki błąd. To jest start do Senatu. Myślę, że dobrze, że wreszcie skończyła się ta epopeja z listami, ale naprawdę przyjęcie Dorna przez Platformę uważam za taki dobry, merytoryczny ruch bez względu na to, kto tam co mówił o sobie wcześniej. Nie takie rzeczy tam w polityce wygadywano.